Zaniedbane owocki. Stefanek rano otworzył oczy i leżał przez dłuższą chwilę w swoim mięciutkim łóżeczku. W jego serduszku nadal było niedawno poznane uczucie wdzięczności do Pana Boga za cały stworzony świat. Za owoce, warzywa, drzewa, kwiaty i zwierzęta. Czuł się tak mocno przez niego kochany. Tego dnia mama dała Stefankowi do przedszkola banana. Stefanek wiedział, że ten owoc jest również prezentem od Pana Boga. Nie przepadał za bananami, ale włożył owoc do swojego plecaczka i wyruszył do Krzysia i Pani Matyldy, najcieplejszego serduszka w krainie. Cały dzień minął bardzo szybko, tak szybko, że nasz Stefanek ani razu nie zajrzał do plecaczka. Kiedy wrócił do domu, spotkał w korytarzu mamusie. Stefanku, czy zjadłeś swojego bananka? Zapytała z uśmiechem mama najpiękniejsze serduszko w krainie. Mhm. Tak, odpowiedział po chwili zawahania Stefanek. I wybiegł do swojego pokoju. Kolejnego dnia, mama dała Stefankowi do przedszkola jabłuszko. Stefanek bardzo lubił jabłuszka, ale dzień minął tak szybko, że zapomniał zajrzeć do plecaczka. Po powrocie z przedszkola, mama uściskała małe serduszko na powitanie i zagadnęła: Stefanku, czy zjadłeś jabłuszko w przedszkolu? Mhm. Tak! Odpowiedział po chwili zastanowienia Stefanek i wybiegł do swojego pokoju. Trzeciego dnia mama dała Stefankowi na drugie śniadanie gruszkę. Stefanek bardzo lubił gruszki. Zabawa z Krzysiem była jednak tak wciągająca, że Stefanek zapomniał nawet o śniadaniu. Kiedy wrócił do domu, mama pochylona właśnie nad prasowaniem, przywitała synka i zapytała go Stefanku, czy zjadłeś gruszkę w przedszkolu? Mhm, tak, odpowiedział po chwili zastanowienia Stefanek i wybiegł do swojego pokoju. Tak minął cały tydzień, a plecak Stefanka z każdym dniem stawał się coraz cięższy, i pachniał coraz intensywniej. Pewnego dnia mama pociągnęła przy Stefanku swoim noskiem i zaniepokojona zapytała go. Stefanku, brzydko pachniesz? Czy myłeś się dzisiaj? Oczywiście, mamo, tak jak co dzień, odpowiedział pewnym głosem Stefanek. To w takim razie, co tak brzydko pachnie? Zamyślona mama spojrzała w kierunku plecaka. Pokaż mi, proszę, swój plecaczek. M -m -m, nie, mamo, odpowiedział zaniepokojony. Stefanku, pokaż mi, proszę, swój plecaczek, powiedziała spokojnym, ale zdecydowanym głosem mama. Najpiękniejsze serduszko w krainie. Y nie, mamo, ściszył głos Stefanek. Stefanku, bardzo cię proszę, pokaż mi swój plecaczek, powiedziała spokojnym, ale już surowym głosem mama. No dobrze, mamo, odpowiedział Stefanek i otworzył go. Z plecaczka wydobył się straszny zapach zgniłych owoców. Banan był już czarny. Na jabłuszku i gruszce wyrósł biały puch, podobny do śniegu, ale nie był zimny. Mama spojrzała poważnie na Stefanka i zawartość plecaczka. Po twarzy było widać, że w jej serduszku obudziło się uczucie smutku i złości. Stefanku, co się stało? Zapytała mama. No bo, mamo, ja każdego dnia brałem owoce do przedszkola, ale ich nie jadłem, odpowiedział przestraszonym głosem Stefanek. Stefanku, każdego dnia pytałam cię, czy zjadłeś owoce i mówiłeś mi, że tak. Drogi dziecko, okłamałeś mnie. W krainie czerwonych serduszek nikt nie powinien kłamać. Zobacz, co się stało. Owoce są czarne i zgniłe, a ten biały puch to nie jest śnieg, tylko pleśń. Nie wolno go jeść ani dotykać, bo można się rozchorować. Stefanek posmutniał, słuchając mamy, bo uświadomił sobie, że okłamał mamusie, a przecież nie chciał zrobić nic złego, ani nikomu nie sprawić przykrości. Po chwili, mama kontynuowała, już spokojniejszym głosem. Stefanku, bardzo mi jest smutno, że mnie okłamałeś. Zobacz, przez to, że nie mówiłeś mi prawdy, owoce prezenty od pana Boga zepsuły się. Gdybyś mi szczerze powiedział, że nie zjadłeś owocu, mógłbyś go zjeść wieczorem. A teraz niestety wszystkie musimy wyrzucić. Jak myślisz, czy w ten sposób szanujesz prezenty od pana Boga? Zapytała mama. No, myślę, że nie szanuję, mamusiu, odpowiedział zawstydzony Stefanek. Bardzo przepraszam, że cię okłamałem i jest mi smutno, że owoce zepsuły się przeze mnie. Będę już mówił prawdę i nie pozwolę, żeby prezenty od pana Boga marnowały się. Już dobrze, Stefanku. Mama przytuliła mocno małe, czerwone serduszko i mówiła dalej. Zdarza się nam popełniać błędy ale ważne, żeby wyciągać wnioski i poprawić się. Pamiętaj, żeby szanować owoce, bo one są prezentami od pana Boga. Stefanek uśmiechnął się przytulony do mamy. Miał już postanowienie na kolejne dni: będzie jadł owoce w przedszkolu, a kiedy o tym zapomni, to powie o tym mamusi i zjedzą je wspólnie wieczorem. Rozmowa z mamą była dla małego serduszka trudna, ale miał przekonanie, że bardzo dużo nauczył się dziś. Szukasz ciekawych i wartościowych filmów dla dzieci? Odwiedź voD.promyczek.pl